8 Liga Mistrzów. Albo grubo, albo wcale. Dopiero co pojawił się 14 odcinek 8 Ligi Mistrzów, a już napiszamy z kolejnym. A w nim ponownie przyjrzymy się meczom polskiej klasy B, które potrafią rozgrzać każdego. O kurwa. Dupę też nam pan pokaże? Nie, dziękuję. Bo wiadomo, że w 8 lidze grają najlepsi zawodnicy. Wybroni. Ja pierdolę. Którzy strzelają najładniejsze gole. O kurwa. Ja pierdolę. To tu wyznaczane są najnowsze trendy taktyczne. Pierdol to w pomidory, kurwa, przecież zjemy zaraz. Słynnej polskiej myśli szkoleniowej zazdrości nam cały świat. Zastrzelaniem ramek jest jak z dziewictwa, aby na początku później już dobrać. Świat zazdrości nam również najlepszych arbitrów. No ale to jak to? To sędzia jest nieprzekupiony? Zapraszamy więc na uczciwy przegląd tego, co w polskim futbolu najważniejsze. Przez rok nie było 8 Ligi Mistrzów, bo nie było derbów autostrady, a jak wiadomo, rok bez derbów autostrady to jak dzień bez seksu analnego. Do dupy! Wszystkiemu winna Guzowia Guzów, która po awansie musiała odcierpieć swoje winy grając w 7 lidze. Ostatnie 12 miesięcy cierpiała również Pogoń Wiskitki. Słynne żółte pantery z polskiego Wisconsin cały rok musiały grać bez Lewandowskiego. Błyskotliwą karierę lewego z Wiskitek musiały przerwać poważne prace budowlane. Wykończył go remont. Ja dopiero mam to w dupie. Mam remont w chałupie. Kredyt go wykończył, remont go wykończył. Wszystko go wykończyło. Chłopak się nie może pozbierać. Pod nieobecność kapitana wszystko na swoje barki wziął oczywiście Maniek. I trzeba przyznać, że wywiązał się ze swej roli znakomicie. Z każdym meczem brał na siebie coraz więcej. Nic dziwnego, że Pogoń Wiskitki przegrała sezon koncertowo. Szósty dzień tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special, special! Nowy sezon, nowe nadzieje, nowe derby autostrady. Niestety, Wiskitki znowu bez Lewandowskiego. I całe szczęście, że Maniek nabrał jeszcze większej świeżości. Przygotowany dzisiaj? Nie, no tak, tak. Ja akurat przygotowany, no bo tam po chrzcinach to tam trochę parę tam przygotowujących mnie do meczu strzeliłem, nie? A lepiej się gra po chrzcinach czy po weselu? No zobaczymy. Po chrzcinach jeszcze nie grałem, po weselu grałem parę razy, ale zobaczymy jak po chrzcinach. Ale zagrasz w pierwszym składzie? Nie, na pewno nie. I nawet nie chcę. Maniek postraszy więc ławki. No cóż, zapinamy pasy i zaczynamy 90 minut starcia gigantów. Drużynę tą? No. O, patrz. O kurwa, ja... Kto by się spodziewał, że twierdza Wiskitki padnie już w 10 sekundzie meczu? No i plan trenera poszedł się chyba kochać. Taki początek zawodów tylko rozbudził apetyty kibiców. Miałem ochotę na kiełbasę, kurwa, ale niepotrzebny obiad. Ja. A co miałeś na obiad? Kiełbasa. Jak wiadomo, mecze o nic rządzą się swoimi prawami. Guzowia nadal więc czarowała grając swoje. Dobry strzał. Tymczasem... O kurwa! No to ty ze mną gadasz, jak to takie bramki padają. Pan opisze tą bramkę, bo nie mam nagranej. Przyjął, piłka leciała, tu. Leciał. I w same widły. A to, co wydarzy się za chwilę, osobom o słabych nerwach zalecamy oglądać przez palce. O kurwa, 2-1 dla polskiego Wisconsin. To już nie przelewki. Na boisku pojawia się Maniek. Jak prowadzą, to ktoś to musi spierdzielić. Który już po kilku sekundach udowodnił, że nikt, tak jak Maniek z Wiskitek, nie potrafi zatańczyć makareny i lambady jednocześnie. A że zrobił to przed własną bramką, sędzia zarządził karnego dla Guzowi. No cóż, Wiskitki tego meczu nie wygrały. Problemów ze zwycięstwami przez ostatni rok nie miewała również formacja piłkarska zwana Farmacja Tarchomin. Znów grali pięknie.
Ja pierdolę! Niestety, w polskiej B-klasie nie dają jeszcze punktów za styl. Ta Polska widziała, byliście lepsi. No... Zabrakło tylko szczęścia, no przecież nieumiejętności. Najlepszym się zdarzy. Łutu szczęścia zabrakło. Tego łutu szczęścia brakowało w miarę regularnie. Jednak nic tak dobrze nie hartuje drużyny jak 20 nieszczęśliwych porażek w 22 meczach. To musi zaprocentować. Zwłaszcza te porażki, w których po dwa gole formacji wbijali bramkarze przeciwnika. No bramka z drużyny przeciwnej strzelił więcej goli niż ty. To prawda. A miałeś karnego? Miałem karnego i obronił. Z prawdziwym nieszczęściem spotkali się również fani zespołu Coco Jumbo Warszawa. Tu problem był jednak bardziej złożony. Coco Jumbo jest za dobre, żeby ich omawiać. Kokosy wygrywały mecz za meczem i w oczy zajrzało im widmo awansu do siódmej ligi. Na szczęście los odwrócił się w samą porę. Kokosy nie awansowały. Żal, że nie udało się awansować? A nie. A nie zasłużyliście na awans? Nie, w żadnym wypadku. Te zwycięstwa to były takie przypadkowe. W podziękowaniu za ocalenie trener Kokosów dostał od zawodników sportowy upominek. Kurwa, chciałem rzucić palenie, no. Co to jest takiego? No, zapalniczka Coco Jumbo. Nagrodzony został również cały zespół. W zamian za pozostanie w B-klasie Coco Jumbo reprezentowało Polskę w europejskich pucharach. Tam Kokosy trafiły na klasową drużynę z Niemiec. Gramy z niemiecką drużyną, w najwyższej lidze niemieckiej też grają. Jak oni się nazywają w ogóle? Papendorfer, no i masz tam. Kickers Papendorfer, nie każdy tak to czytałem. Jak? Kickers Papendorfer. Berlin na koniec. Ale czy dobrze odczytałem, to też nie wiem. Po niemieckim jestem tak w sobie, w angielskim w ogóle nie. A skąd w ogóle pomysł, żeby z nimi zagrać? Napisali do nas. A oni? Sami chcieli. To nie, że Polak się prosi, tylko Niemiec się prosi. Robiliśmy już wymianę. Czego? No, browarów niemieckich na polskie. Czy odwrotnie? To nie koniec uprzejmości. Najpierw Kokosy zostały obdarowane karnym. Później bramkarz Kokosów prezentował Niemcom gola wyrównującego. Zobacz, co się dzieje. No, o kurwa! Planowane to było. Planowane? No nie planowane. Tak, a wyglądało na planowane. Od tego momentu zaczęła się gra na poważnie. Trener Coco Jumbo miał okazję przypomnieć sobie, gdzie zaparkował auto. Kurwa, schodzisz! Co, auto trenera? A z każdą minutą Niemcy mogli upewnić się, że polska klasa B słusznie nazywana jest najlepszą ligą na świecie. To ile to dni w tygodniu trzeba ćwiczyć, żeby mieć taki młotek w nodze? To nie są lekkie ćwiczenia. To co nami 3 treningi na siłowni. Co prawda, jak idziesz na siłownię, to nie znaczy, że musisz trenować. Nic już nie będzie takie samo. Metallica skończyła się na Kill 'em All, a niemiecki futbol zakończył się na kokosach. Coco Jumbo Warszawa 7, reprezentanci Niemiec 1. Kolejne wielkie zawody, kolejny wielki mecz. Coco Jumbo kontra Farmacja na pierwszych kartofliskowych mistrzostwach świata w udawaniu gry w piłkę, które rozegrano w Bibianie na ziemi dziadowickiej. O kurwa, właśnie chyba bramkę straciliście. Ty kurwa, strzeliliście? Ty, ale to nie miało tak być! A jak ta bramka dla nich padła? No, bieg sobie tutaj i strzelił. I wpadł. Nadaje się na komentatora? Bardzo dobrze. Farmacja na tym turnieju była jak pan ambasador na randkach. Bezlitosna. Z Kokosami wygrała 3-0. O kurwa! W Mistrzostwach Świata wystąpiło 8 czołowych drużyn. Słynny Dragon Dzierzbin. Wy jesteście nieźli w tej B-klasie. Z taką opinią się jeszcze nie spotkaliśmy. Słynny Jadwiżański KS Poznań. To ci co chuja grają? Jadwiżański KS Poznań to drużyna, która przegrała 30-0 w tym sezonie. A w tym turnieju jak wam idzie? No bardzo dobrze. Jak to jest? Doping. Nie można z piwem grać? FC Zapchaj Dziura. Wy jesteście Zapchaj Dziura? Tak.
Jak wam do tej pory poszło? Dwa mecze wygrane po 1-0. No to co wy za zapchadziura jesteście? ETV, który jak zwykle zakończył zmagania z zerowym dorobkiem punktowym. Ani jednej bramki nie strzeliście? Nie. Po co? No. Ale padł pomysł, żeby strzelec bramki, jak ktoś strzela bramkę, żeby napierdalał 50 bombek. Żeby mu głupie pomysły znowu do głowy nie przychodziły. Poziom trzymała również drużyna Kartofliska. Strzelamy zajebiście. A także TN Futrol. Zespół nazywał się TN Futrol. Co oznacza ten skrót? Tak na kurwia futrol, no. Po prostu. A czy w waszym zespole jest jakiś kandydat do tytułu cipki w turnieju? Chcieliśmy, wiesz co, ja cenię sobie grę zespołową i będziemy pretendować do tego miana jako taki monolit. Stawkę uzupełniali gospodarze PKS Orzeł Dziadowice Folwark i Retro Bibianna. Zespoły, które grają tak jak się nazywają, bardzo ładnie, zwłaszcza jak występują przeciwko sobie. Dobre te zespoły, nie? Bardzo wysoki poziom, jest to naprawdę, dobrze udają, naprawdę dobrze udają. Dobrze grają? A sędziują? No trochę słabo. Ej, mecz trwa i ty będziesz wywiadów udzielał. To przecież jest nieprofesjonalne. Do telewizji. A no chyba, że do telewizji. Nie, przepraszam, też oni byli oni. Możemy się spodziewać jakiejś bramki w tym meczu? Nie, bo to są derby. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. W porywających derbach Dziadowice zremisowały z Bibianną bezbramkowo. Jak gmina, takie derby. Po meczach o punkty systemem każdy z każdym przyszedł czas na to, co tygrysy lubią najbardziej. Losowanie drużyn do finału. Zapraszamy na losowanie. Pani sekretarz, zapraszamy. O, jest środka, nasza. Pierwszy finalista to... Nie! ETV! A czy w finale? No Pemex. Najgorsza drużyna gra z... PKS! Nie się złe, finale. Dlaczego? Bo piję całe piwo, trzeba grać jeszcze. A wcześniej wypiłem 7 butelkę wina, więc ja nie wiem. I to są właśnie te detale. Złamanie podstawowej zasady nie mieszaj alkoholi przed meczem musiało się zawodnikom ETV solidnie odbić. O kurwa! O, ty z piwem? Które? Graj. Przepraszam. Drugie. O kurwa, zobacz co się dzieje. Wiary w zwycięstwo nie brakowało do końca. O. Karny! Gol! Yes! Kurwa! Brawo! Do chuja. Przegraliście. Jak to? 2-2. Nie, 2-1. 2-2! Nie, no strzeliliśmy na początku, człowieku, 2-2. Nie, no 2-1. 2-2! No nie strzeliliście, no. Nie strzeliliśmy? Nie. Kurwa. Ile było? 2-1. Nie strzeliliśmy? No ty nie możesz wręczać nagrody, bo ty z zespołu wygranego jesteś. A ja nawet nie wiem, kto wygrał. Wręcz ty. Dobra. Pierwsze mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę nożną. Wygrywa zespół. PKS! Następne Mistrzostwa Świata za rok. Następna ósma Liga Mistrzów. Być może nieco wcześniej.